Bieg Konstytucji, jak sama nazwa wskazuje, nawiązuje do Konstytucji 3 maja, bardzo postępowej konstytucji uchwalonej w 1791 roku. To była konstytucja bardzo ważna, ponieważ była drugą konstytucją na świecie po amerykańskiej i pierwszą w Europie. Ta konstytucja wprowadzała trójpodział władzy. Mieliśmy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jeżeli chodzi o kontekst biegowy, to bieg Konstytucji 3 maja rozpoczyna cykl triady biegowej, cykl Zabiegaj o pamięć. Trasa tego biegu, 5-kilometrowa, wiedzie bardzo atrakcyjnymi punktami Warszawy, na przykład widocznymi tutaj alejami ujazdowskimi. Na trasie biegu będzie mnóstwo symboli patriotycznych. Liczymy też, że będzie mnóstwo kibiców. Przy okazji każdego biegu organizowanego przez PKO Bank Polski jest organizowana akcja charytatywna. Jeżeli 200 biegaczy w tym biegu przypnie sobie do koszulki kartkę z napisem Biegnę dla Emila, wówczas Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże konkretne środki na dalsze leczenie tego chłopca. Chodzi o operację wady jego serca. Biegam od 5 lat. Należę do sekcji biegowej PKO Banku Polskiego. Cieszę się bardzo, że w tym roku będę mogła uczestniczyć w biegu Konstytucji 3 maja na dystansie 5 km. Do biegu przygotowuję się, biegając co drugi, trzeci dzień na trasie swojej ulubionej około 3 km. Jeżeli pogoda bądź obowiązki nie pozwolą mi na pobiegnięcie, trening biegowy zamieniam na szybkie wejście schodami na 12 piętro. Ostatnio w treningach biegowych uczestniczy mój 7-letni syn Mateusz. W biegu Konstytucji 3 maja wezmę udział w akcji charytatywnej Pobiegnę dla Emila. W biegu z maskotką na dystansie 700 metrów weźmie udział mój syn 7-letni Mateusz.